Witajcie! Zapraszam Was dzisiaj na recenzję obudowy Bitfenix Saber. Jest to obudowa, która jest niezwykle ciekawa, jest pojemna, jest funkcjonalna. W tej chwili jednak nie należy do najtańszych obudów. Dokładną jej cenę sprawdzicie sobie w linku w opisie filmu. Tak więc wszystkie za i przeciw poznacie w tym właśnie filmie. Zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy! Przed nami obudowa komputerowa Bitfenix Saber. Nazwa pochodząca od lightsaber, czyli od miecza świetlnego, co mnie bardzo cieszy. Jest to obudowa dość specyficzna. Jeśli chodzi o rozmiary, to jest to obudowa, która jednocześnie nie zajmuje dużo miejsca, a jest naprawdę pojemna. Przestrzeni na karty graficzne jest tyle, że nawet karta o długości 400 mm tutaj wejdzie, o ile takie istnieją. Do tego wysokość chłodzenia procesora to jest do 178 mm. Moje wysokie chłodzenie, jak widzicie, ma tutaj jeszcze spory zapas. Zresztą zaraz zobaczycie, jak zdejmę ten piękny panel z hartowanego szkła, to będzie lepiej widać. I zaślacze do 185 mm długości. Jeśli chodzi o chłodnice, na górze wejdą 120 i 240, a na froncie wejdą nawet 280 i 360, mniejsze oczywiście też. Tak więc miejsca jest sporo. Wentylatory na górze, 220 lub 140, jedna 120 lub mała chłodnica z tyłu, też 120, a z przodu mogą być 3 120 albo 2 140. No i w zestawie mamy jeden czarny, taki ciemny, bez LEDów wentylator i drugi kolorowy z LEDami z tyłu. Te cztery tutaj ja dołożyłem na potrzeby testu. Mamy wbudowany z tyłu kontroler RGB, więc nie potrzebujemy nic dokupować. Możemy sobie zarządzać tymi wszystkimi podłączonymi szeregowo wentylatorami i przy okazji też ożywa nam pasek na froncie. Ten pasek, właśnie ten lightsaber, saber, ma być tutaj takim elementem rozpoznawczym tej obudowy. Ma robić takie wow, naprawdę jest to fajne. I teraz powiecie tak, mamy pełny panel z przodu, szczotkowane aluminium, bardzo ładne. Rzucimy na to trochę światła, żebyście sobie to właśnie zobaczyli, jakie to jest piękne. No i co? Czy to jest piekarnik? Nie, ponieważ tutaj po dwóch stronach ma wloty powietrza. No i mamy dużą przestrzeń wentylacyjną na górze. I w zestawie znajdują się dwie wersje filtra przeciwkurzowego. Obie są magnetyczne. Ten taki z siateczki mesh jest dla osób, które chcą tutaj mieć chłodnice lub wentylatory. A jeśli byście nie potrzebowali tutaj mieć nic na górze, to możecie sobie wykorzystać drugi element, czyli taki właśnie pełny, wyciszający, wygłuszający panel. Oczywiście też będziecie mieli wtedy gorszy dostęp powietrza. No, cisza kosztem wentylacji. Wiadomo, coś za coś. Te filtry boczne są tutaj wyjmowane. Natomiast co do front panelu. Mamy plastik dość dobrej jakości. Te diody są bezprzewodowe, po prostu tutaj mamy styk i to się łączy. Mamy diody, mamy gniazda audio. Mamy kontrolkę do tych właśnie LEDów, no i dwa porty USB 3.0. A start mamy tutaj. Podnosimy klapkę i mamy taki przycisk. Cyk. Tu jest przycisk, a reset jest tutaj, taki malutki, ale jest. Trzeba tutaj dobrze trafić i mamy resecik. No i ten front panel możemy zdjąć bez żadnego problemu, już Wam to pokazuję. Starczy sobie to od spodu chwycić. I panel schodzi. Jak widzicie, diody przestały świecić, nie ma tutaj żadnych kabelków, po prostu mamy taki stycznik. I jak to tutaj w odpowiednie miejsce trafi, to mamy takie połączenie na styk, więc bardzo fajnie wymyślone, bo jak czasem zdejmujemy panel, jest ten kabelek, byśmy zapomnieli odłączyć, można szarpnąć i sobie urwać, a nie o to chodzi, żeby popsuć, więc fajnie to tutaj wymyślono. I zobaczcie, bok obudowy wygląda tak, zdejmujemy ten filtr przeciwkurzowy, to można sobie wyczyścić. Tak więc wloty powietrza są i wyglądają całkiem ok. Zakładamy z powrotem panel. Trzeba go przymierzyć. Wskakuje. Jest na miejscu. I teraz trzeba ten filterek jeszcze z powrotem zamocować. Wsuwamy go sobie. Dopychamy i jest na miejscu. Tak więc fajna sprawa. Z drugiej strony mamy klasyczny panel pełny. Od spodu mamy podwyższenia, gumowane stopki i wyjmowany filtr przeciwkurzowy. No i z tyłu też klasyka, porty płyty głównej, wentylator 120 lub 7 śledzi standardowych poziomych, 2 śledzie w pionie i oczywiście miejsce na zasilacz na samym dole. No i obudowa właśnie tyle jest podwyższona. I mamy solidny panel z hartowanego szkła.
i we wnętrzu naprawdę sporo miejsca. Mamy osłonę na zasilacz, a z takim okienkiem, nazwijmy to lokowania produktu, gdzie możemy się pochwalić, jaki mamy zasilacz, żeby to po prostu fajnie wyglądało. Osłona jest sztywna, porządna. Wewnątrz mamy naprawdę sporo miejsca. Mamy dwa takie duże przepusty na okablowanie, plus przepust boczny do dysków, chociażby tutaj, jeśli byśmy mieli. No mamy ten ciemny wentylator, który ja bym od razu wymienił na coś podświetlanego, no bo przyznacie, że lepiej to wygląda. Zobaczcie, tutaj górą jeszcze mamy troszeczkę miejsca. I tutaj do tego z tyłu też jest ok. Natomiast jeśli chodzi o podłączenie 8-pinówki, lepiej sobie płytę wysunąć, podłączyć i dopiero ją na miejsce wsunąć, bo nie ma górą aż tyle miejsca. Zobaczcie, jak sobie jeszcze damy wentylatory, no to może być ciężko. Natomiast generalnie obudowa jest przestronna i funkcjonalna. Więc spójrzcie jeszcze, ile jest miejsca, jeśli chodzi o wysokość. Tu mam bardzo dużego towera, a jeszcze mamy spory zapas tutaj, ponad 5 cm dobre myślę, więc jest naprawdę dużo miejsca. Karty możemy sobie nawet dwie ogromne, gigantyczne tutaj włożyć i będzie ok. Tak więc jak to u Bitfenixa bywa, obudowa przestronna, przemyślana, a jednocześnie nie zajmuje jakoś super dużo miejsca. No i rzućmy sobie okiem na przeciwległy panel. Sam panel pokażę Wam za chwilkę, jest całkiem ok. Mamy oczywiście duże wycięcie na backplate, mamy 4 miejsca na dyski 2,5 cala. Oraz tutaj w dolnej sekcji dwa zestawy standardowych plastikowych saneczek na dyski 3,5 cala. Takie bardzo podstawowe, ale spełniają oczywiście swoją funkcję. No i jeśli byśmy nie mieli dysków 3,5 cala, możemy tą przestrzeń, jak i przestrzeń koło zasilacza wykorzystać na porządkowanie niepotrzebnego kablowania, które musimy ukryć. Jeśli nie mamy wentylatora na dole, to też możemy sobie tutaj jeszcze kabelki umieścić, a jak mamy, to oczywiście ostrożnie najlepiej przypiąć do tej części, żeby się czasem coś nie wkręcało, więc miejsca na poupychanie kabli jest sporo. Pomimo faktu, że ja mam tutaj podłączone w tej chwili, już Wam mówię ile, 3 z przodu, 2 na górze, 1 z tyłu, 6 wentylatorów łącznie, też z każdego wychodzą po 2 kable, zasilanie plus RGB i mam tutaj tyle wiązek poupychanych i zasilacz niemodularny w tym przypadku, no to wszystko się zmieściło i miejsca jest jeszcze sporo. Tak więc pomimo niewielkich rozmiarów, porządkowanie, okablowanie jest tutaj bardzo ok. Ta obudowa akurat ma własny kontroler RGB, bo poprzednio recenzowana nowa mesh TG nie miała, ale za to była też trochę tańsza. No i miała 4 wentylatory ARGB w zestawie, a tu mamy jeden z ARGB, jeden zwykły, bez światełek. Natomiast producent na stronie już zaznacza, że mamy 23 mm około tutaj przestrzeni na porządkowanie tego kablowania. Faktycznie wygląda to bardzo przyzwoicie, miejsca jest naprawdę sporo. Ale jeśli tak jak ja osobiście używacie zasilacza modularnego lub półmodularnego, tych zbędnych kabli będzie mniej i jak macie dyski na M2, tak jak ja mam, bo w ogóle nie potrzebujecie żadnych kabli do dysków, po prostu to jest na płycie głównej, więc odchodzą kolejne kabelki. Jedyne co zostanie to oczywiście zasilenie 4 piny, 8-pinowe do procesora i te wszystkie wentylatory. Więc można zrobić komputer z minimalną ilością kabelków, jeśli się tylko chce. I tak wygląda panel boczny. Panel jest gładki, bez żadnych przytłoczeń. Tu do sztywności jest naprawdę ok. I mamy tutaj dość takie solidne zaczepy. Jeśli chodzi o zakładanie i zdejmowanie, to już Wam to pokazuję. Zdejmujemy. Schodzi też bez większego wysiłku. Oczywiście tutaj jest taka ta blacha. Ja akurat napchałem kabli, więc jak go zamykam, muszę po prostu przypasować w te otwory. Docisnąć go równo tutaj i wtedy cyk, wchodzi ładnie, dokręcamy i jest naprawdę ok. Pomimo, że napchałem w to miejsce tutaj najbardziej newralgiczne kabli, no to się wszystko pomieściło, więc chyba fajnie. 33,5 dB to jest poziom ciszy w studio, tak więc czas na test głośności obudowy. Zobaczymy, ile ona wyciąga przy tych 6 wentylatorach tutaj podłączonych, plus 2 wentylatory od chłodzenia procesora będą dodatkowo robiły hałas i wentylator od zasilacza. Tak więc otwieramy klapkę i mierzymy. No i to jest szok, bo jest nawet nie 0,5 dB więcej niż było, czyli tyle co nic. Ta obudowa to jest po prostu szept. Jeśli chodzi o kulturę pracy, zdecydowanie jedna z najcichszych obudów ostatnich czasów. Przy tylu wentylatorach jest praktycznie niesłyszalna. No i przy okazji wygląda naprawdę fajnie. I zobaczcie sobie, jak wyglądają te wentylatory w ciemnościach. Jeszcze wyłączę ostatnią lampę. Tak to mniej więcej
się tutaj prezentuje. Na chwilkę Wam pokażę efekty RGB. OK, i lecimy po kolei. Mamy włączone, potem mamy pojedyncze kolory. Takie są do wyboru, jak widzicie. No i za chwilkę zaczną się już nam efekty. No i już mamy pierwszy efekt, przemiana kolorów. Wentylator z tyłu akurat podłączyłem pod inne złącze w kontrolerze, więc on po prostu żyje własnym życiem, ale możecie go też połączyć oczywiście szeregowo z pozostałymi, żeby wyświetlał dokładnie te same efekty. Lecimy dalej. Taki dość dynamiczny efekt RGB. Następnie mamy coś takiego. OK. Typowa taka fala RGB, bardzo ładny efekt, dość dynamiczny. No i to by było na tyle. I potem zaczyna się wszystko od początku. Jeśli byście swoją obudowę chcieli stuningować jeszcze bardziej, to Bitfenix ma dostępne różne ciekawe akcesoria, chociażby przedłużacze do kabli, dostępne w różnych kolorach. Dzięki dodatkowym grzebieniom kable będą ładnie poukładane. Oczywiście dostępne są też paski LEDowe w długości 60 lub 30 cm z kontrolerem lub bez. Można wtedy sobie taką obudowę jeszcze bardziej uatrakcyjnić. No i czas na podsumowanie. Kolejna obudowa od Bitfenixa, która przy niewielkich rozmiarach mieści w sobie naprawdę sporo. Ma bardzo dobry system porządkowania okablowania, do tego bardzo przyjemny dla oka design. Plusem jest także tutaj umieszczony w obudowie kontroler LEDów, czego nie było chociażby w poprzedniej obudowie testowanej od Bitfenixa. Natomiast trochę gorzej to wypada, jeśli chodzi o dołączone do zestawu wentylatory, ponieważ jeden mamy bez diod, a drugi mamy z diodami, ale tylko jeden. Porównując z Nova Mesh TG, tam mieliśmy aż 4 wentylatory RGB, ale za to nie mieliśmy kontrolera LEDów. Tak więc coś za coś. Natomiast co jest tutaj naprawdę fajnym, innowacyjnym rozwiązaniem, to ten bezprzewodowo podświetlany, czyli na taki styk, panel przedni, który faktycznie przypomina, jakoś tam przywodzi na myśl miecze świetlne z Gwiezdnych Wojen. Tak więc jak ktoś lubi takie klimaty, to na pewno będzie to dla niego jakiś plusik. Dla fanów RGB propozycja bardzo atrakcyjna, ale przydałoby się, żeby ta obudowa jeszcze troszeczkę staniała. Wtedy na pewno będzie bardziej opłacalna. Przyzwoita, udana obudowa, ale w tej chwili jeszcze dla mnie przynajmniej o te 70 zł zbyt droga. I tym akcentem dzisiejszy film będę powoli kończyć. Jeśli ten film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Jest to dla mnie naprawdę ważne, będę Wam wdzięczny. Pamiętajcie, że dokładne ceny tej obudowy macie w linku w opisie filmu. Widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!